podróż z klimatem i z pasją ruszamy na Kujawy i Pomorze, a konkretnie do Winnicy, cudownie położonej na wzgórzu z panoramą na Pradolinę Dolnej Wisły. Ten widok koi zmysły i uspokaja, przyciąga coraz większą liczbę amatorów dobrego wina. Miejsce z klimatem stworzyli w Topolnie Anna i Wiesław Janasińscy. Porzucili miasto i przeprowadzili się na wieś. Stary dom, z dala od zgiełku, dla nich i dorosłych córek Alicji i Anety miał być letniskiem na weekend, a stał się miejscem do życia i uprawy winorośli. Mój mąż i ja twierdzimy, że cały rok kalendarzowy jesteśmy na wczasach. Ze względu właśnie na tą okolicę, na te widoki. I mieszkając już trochę tutaj, bo stwierdzamy, że jeszcze nam to nie zbrzydło i jeszcze cały czas jesteśmy pod wrażeniem codziennych zmian i chmur i kolorów. Także wydaje nam się, że wszyscy ludzie nam częściowo pozazdroszczą tego miejsca, którzy nas tutaj odwiedzają i których gościmy. Całe to miejsce powoduje, że człowiek wolniej żyje, nad czymś innym zupełnie się zastanawia. Życie przewartościowało się nam zupełnie, mieszkając tutaj. Potrafimy się cieszyć z każdej chwili. Jest to historyczne miejsce, w którym to w XI-XII wieku było grodzisko. Przez miejscowych, przez te wszystkie lata było nazywanym talerzykiem. Stąd też utarła się nazwa i ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj. W 2010 roku szukaliśmy z żoną miejsca, w którym moglibyśmy spędzać weekendy. Znaleźliśmy ogłoszenie o sprzedaży siedliska. Trafiliśmy w to miejsce. To miejsce, które było miejscem totalnie zarośniętym, tym z starą chałupą z 1848 roku. To miejsce chcieliśmy przystosować właśnie na spotkania i weekendowe pobyty. Z czasem, kiedy zaczęliśmy oczyszczać teren, okazywały się nam piękne widoki, które chcieliśmy wykorzystać w naszym życiu. W pewnym etapie doszliśmy do wniosku, że jest tu tak piękny teren z takim małym pochyleniem terenu, więc może należałoby tutaj zrobić coś, co byłoby namiastką winnicy, powiedzmy, z krajów winiarskich. Pomysł ten zrodził się w moim śnie, który od razu został realizowany. Winnica należy do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, będącej częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Działa od kilku lat i z własnych owoców produkuje białe i czerwone wino. W 2010 roku posadziliśmy 2000 krzewów. Wcześniej, prosząc specjalistów o określenie, jakie to mają być szczepy od odmiany, w jaki sposób posadzić, w jaki sposób kierować rzędy i szereg innych szczegółowych rzeczy, o których wtedy wówczas nie mieliśmy żadnego pojęcia. Posadziliśmy 0,8 hektara. Ze szczepów z czerwonych to Rondo, Regent i Marszałek Foch. Ze szczepów win białych to głównie Solaris, Bianca, Zigerebe. Te szczepy charakteryzują się tym, że w naszym klimacie one będą dobrze owocowały, one będą dobrze gromadziły cukier, one będą dobrze też zdobywały owoce, odpowiedni bukiet do tworzenia win oraz są odporne na temperatury minusowe oraz choroby. Oprócz winorośli, cudownego widoku i klimatycznej atmosfery, winnica oferuje znacznie więcej. Można tu przyjechać na degustacje i zwiedzanie. Miejsce odwiedzają nie tylko Polacy, ale także zagraniczni turyści. No jest bardzo ciekawy, bo znam kilka winiarzy w południe. I no, na przykład około Zielona Góra, ale nie byłem w winnicy w północy Polsce. W ogóle goście, którzy tu przyjeżdżają, żeby posmakować naszego wina. Natomiast takim następnym elementem, po których widzimy, że są zaskoczeni, to właśnie tym miejscem. Są pewne miejsca, w których się wszyscy dobrze czują i mamy wrażenie, że wszyscy tutaj się dobrze czują i nawet nie chcą wyjeżdżać. Są też zaskoczeni ludzie, że tak blisko miasta
i właściwie tak na takich nizinnych już terenach można spotkać takie miejsca, gdzie widoki dek zapierają. Zdaniem specjalistów klimat na tyle się zmienia, że produkcja wina czy też uprawa winorośli w krajach typowo dla winiarstwa, czyli Francja, Hiszpania, Portugalia czy też inne, te, które, w tych, w których panuje bardzo wysoka temperatura, ta temperatura otoczenia jest już zbyt wysoka. Ich sytuacja jest trudna, bo winobranie muszą już przeprowadzać w miesiącu sierpniu. To jest o jakieś 3 tygodnie wcześniej niż działo się to wcześniej. Cała literatura i to, co się dzisiaj o tym mówi, to ci znawcy twierdzą, że cała produkcja wina przenosi się właśnie w wschodnie rejony Europy, czyli można powiedzieć do nas. Jeżeli chodzi o sprzedaż naszych win, to udaje nam się te wina sprzedawać w lokalnych sieciach restauracji, hotelach. Polska nigdy nie była postrzegana jako kraj winiarski, ale teraz dynamicznie się to zmienia. Winnic prowadzonych przez miłośników wina i pasjonatów uprawy winorośli przybywa, a producenci prześcigają się w wykorzystywaniu zaskakujących odmian winorośli. Zmiany klimatyczne, a także upodobania konsumenckie sprzyjają rozwojowi enoturystyki. Na mapie kraju przybywa winnych szlaków.